Witajcie. Ja mam na imię Justyna i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Top 7 Empiku. Dzisiaj opowiem o mniej znanych książkach spośród polskiej fantastyki, które warto przeczytać. A na koniec odcinka czeka na Was tematyczny konkurs. Oglądajcie uważnie. Ziemiański tworzył fantastykę na długo przed popularnymi dzisiaj seriami, jednak dopiero w 2002 roku usłyszało o nim szersze grono czytelników. Wszystko za sprawą trzytomowej powieści Achaja, która stała się perełką wśród polskich dzieł fantazy. Seria opowiada o córce jednego z siedmiu wielkich książąt Królestwa Troi. Dziewczyna zostaje powołana do armii, a następnie trafia do niewoli, gdzie w brutalny sposób poznaje życie zwykłego człowieka. Kontynuacją trylogii jest dobrze przyjęta kilkutomowa saga Pomnik Cesarzowej Achai. Felix Wiktor Kress, pod tym pseudonimem Witold Chmielecki, tworzy znakomite powieści fantasy zyskujące coraz większą popularność. To prekursor tego gatunku w Polsce. Wśród najwyżej ocenianych dzieł są m.in. Serce Gór, Prawo Sępów i cykl Księga Całości. Chmielecki zbudował obszerny, fantastyczny świat o nazwie Scherer, który stale poszerza o kolejne książki. Pradawne moce, starożytne artefakty, wracająca do życia księżniczka i wielka wojna. To wszystko znajdziecie w powieściach Kressa. Robert Wegner i jego opowieści z mekhańskiego pogranicza to nagrodzony cykl, który ukazuje się na rynku od 2009 roku. Każda z części ma około 600 stron pełnych wciągającej historii, m.in. o wojnie bogów z ludźmi, czy też magicznej mocy pozwalającej kontrolować żywioły. Czy uzbrojeni w topory i miecze ludzie poradzą sobie z nadprzyrodzonymi siłami? Tego dowiecie się z opowieści z mekhańskiego pogranicza. Mówi się, że obok Andrzeja Sapkowskiego Brzezińska jest najpopularniejszą twórczynią polskiego fantasy. Najczęściej czytanym dziełem są opowieści z Wilżyńskiej Doliny. Zbiór ciekawych i wciągających opowiadań dla dorosłych. Tytułowa Wilżyńska Dolina to miejsce ukryte pośrodku gór, które zamieszkuje babunia Jagódka, potężna i niebezpieczna kobieta władająca magią. Jej działania wpływają na życie bohaterów, których życzenia zaczynają się spełniać. Więcej opowiadań z tego świata można znaleźć też w zbiorze pod tytułem Wiedźma z Wilżyńskiej Doliny. Pan Lodowego Ogrodu Grzędowicza to seria, którą pokochały tysiące czytelników. Kilkutomowa historia opowiadająca o mrocznym świecie pełnym walk, dobrze rozpisanych postaci, nowych technologii i mnóstwa intryg. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy główny bohater otrzymuje zadanie uratowania ziemskiej ekipy badawczej z planety Midgard, którą zamieszkują człekopodobne istoty. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. Recenzenci określają Pana Lodowego Ogrodu najlepszą polską serią fantasy, jaka kiedykolwiek powstała. Maja Lidia Kossakowska stworzyła rozbudowaną i wyjątkową serię fantasy o aniołach. Złożony z kilku części cykl pozwala bliżej przyjrzeć się zachowaniu aniołów pozostawionych bez opieki Boga. Z opowiadania możemy dowiedzieć się, że ich twórca odszedł, zostawiając władanie światem archaniołom. Szybko okazuje się, że niebiańskie istoty są bardzo podobne do ludzi. Mają podobne żądze, bywają samotni, a także topią smutki w alkoholu. Jak ludzie i aniołowie poradzą sobie bez opieki swojego pana? O tym opowiedzą nam zastępy anielskie Kossakowskiej. Huberat zyskał popularność dzięki wydanej w 1999 roku książce Gniazdo Światów. Zbiorze pięciu opowieści, za które otrzymał Nagrodę Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla. W Gnieździe Światów trudno jest odnaleźć granicę między fantastyką a światem realnym. Akcja dzieje się w postapokaliptycznym świecie podzielonym na cztery krainy, w których czas płynie na swój sposób. Ludzie zostali podzieleni na rasy, ale parze głównych bohaterów nie przeszkodziło to w zawarciu małżeństwa. Opowieści pozwalają dowiedzieć się więcej na temat ich codziennego życia.
I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was również do obejrzenia innych odsłon z serii Top 7 Empiku. Koniecznie pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i włączeniu powiadomień o nowych filmach. W dzisiejszym konkursie Waszym zadaniem jest opisanie siebie jako bohatera świata fantasy. Wybierzemy 3 najlepsze odpowiedzi i nagrodzimy je najnowszymi i najbardziej gorącymi tytułami fantasy.